Cześć, siemano wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Michał i zapraszam was na Super Mario 64. To jest chyba jakieś święto, że ja znowu do tej gierki wracam, bo ostatni raz, kiedy widzieliśmy się w tej gierce, to był bodajże sierpień albo wrzesień, coś takiego, więc teraz znowu po krótkiej lub dłuższej przerwie wracamy. I znowu jesteśmy w tym oto poziomie, czyli Dire Docks. Dawno w sumie nie byliśmy w zasadzie w tym poziomie. A wracam tutaj nie bez powodu, dlatego że mamy tutaj jedno zadanie, mianowicie zebrać gwiazdkę za 8 czerwonych monet. Fajnie byłoby oczywiście ją zebrać, nie będę tego ukrywał. I dlatego tutaj będę się starał to uczynić. Dobra, wleciałem tu Marianem, super, świetnie, bardzo dobrze, idzie nam wręcz wyśmienicie. Jedno życie niestety straciłem po drodze, co troszeczkę mnie smuci, ale da się to przeżyć oczywiście. Czekajcie chwilę, ja bym tutaj tylko na chwilkę ściszył troszeczkę gierkę tak na, nie wiem, 4%. Bo uważam, że troszeczkę jest ona za głośno. Kurde, nie w tę stronę poleciałem. Fuck. Ogólnie plan na dzisiaj jest taki, żeby zebrać przynajmniej z 10 gwiazdek. Tak, przynajmniej z 10, albo jak się uda, to może nawet i z 15. Chociaż bardziej celowałbym w tą dziesiątkę, ponieważ chcę jeszcze jedną sesyjkę zrobić z tego Mariana 64, żeby raz na zawsze zakończyć tę gierkę, przynajmniej tę wersję. I w przyszłości zabrać się za Super Mario 64 DS. Ale to już chyba na Crowsaibatsu, jak już się zabiorę. O, w sumie tutaj mogłem też polecieć. Nie pomyślałem trochę o tym, przyznam. Nie pomyślałem. Mogłem tutaj polecieć i miałbym trochę czasu zaoszczędzone. Okej, więc teraz jak nie w tę stronę, to w tę stronę. Dokładnie. Dokładnie tak. I teraz. Bardzo ładnie poszło. Przy okazji właśnie te niebieskie monety udało nam się zebrać. Fajnie byłoby, gdybyśmy mieli oczywiście 100 złotych monet, no ale podejrzewam, że mi się niestety nie uda, dlatego że mam ich zbyt za mało zebranych, w sensie tych złotych. No ale no niestety. Trzeba cieszyć się z tego, co się ma, że tak powiem. Chociaż 2 gwiazdki byśmy mieli już upieczone na jednym ogniu, więc to też byłoby jak najbardziej w pytkę. Ogólnie sobie teraz trochę chilluję przed robotą, bo jeszcze dzisiaj idę do drugiej roboty, tak. Idę do tej samej roboty, tylko do innego sklepu. Bo mam dzisiaj taką śmieszną zmianę, że w sumie miałem ranek od 6 do 10. I teraz będę miał od 17 do 23, tak więc w chwili wolnej to chciałem sobie właśnie nagrać coś. I stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie nagranie kolejnej sesyjki z Mariana. Tym bardziej, że chciałbym w tym roku jeszcze go skończyć, aczkolwiek raczej to mi się nie uda. Więc myślę, że w styczniu 2021 już pożegnamy się z tym longplayo let's playem i zabierzemy się za inne longplayo let's playe, ponieważ tak, to, że przedłużałem Mariana, to nie oznacza, że z tego formatu będę rezygnował, ponieważ to będzie taki dodatkowy format na kanale i dzięki temu gry, które wiem, że zajęłyby mi x odcinków, będę mógł skrócić sobie do paru takich trochę godzinnych odcinków i dawania wam w tym momencie premierkę. Na pewno taką ofiarą stanie się The Legend of Zelda. To na 100% będzie Majora's Mask i Ocarina Czasu. Myślałem nad Diddy Kong Racing, dlatego że to jest gierka, którą byłbym w stanie dzięki temu zamknąć w takie 3 długie odcinki. Ale zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy. Na razie skupmy się na Marianie 64 i w końcu doskoczmy tam, gdzie powinniśmy doskoczyć, ponieważ na razie to wygląda to co najmniej komicznie, że nie mogę doskoczyć. Oczywiście. I ciągle, kurde, mam problemy z tym. Przypomnę dla osób w sumie, które pierwszy raz natykają się na ten filmik i nie oglądali poprzednich odcinków z jakiegoś powodu z Mariana 64. Longplaye, let's playe polegają na tym, że są one prowadzone trochę w myśl zasadom starego systemu na YouTubie, czyli po prostu są to filmiki bez cięć, gdzie ja po prostu pokazuję mniej więcej jak gram w gierkę. I są to odcinki, które trwają maksymalnie do 2 godzin. Ale jest to jakby takie wynagrodzenie, że w momencie kiedy takowy odcinek już się pojawi na YouTubie, to po prostu, mam to na końcu języka. No to po prostu jest w trybie premierki. Dzięki czemu wy możecie również na czacie pooglądać sobie ten film. Znaczy na czacie popisać sobie i ze mną możecie się w taki sposób też komunikować. Dobra, polećmy sobie na razie w tę stronę. Aczkolwiek właśnie myślę, czy by czasem nie poczekać na ten pałąk właśnie, którego się teraz trzymam, tą rurkę żółto-czarną i nie polecić w lewą stronę teraz właśnie, tu w lewo. No właśnie nie to chciałem zrobić, kurde Marian. Czemu on kurde dzisiaj taki nieposłuszny jest mi? Się kurde słuchać nie chce, frajer jeden. W ogóle dzisiaj inną grę planowałem nagrywać, planowałem Ape Escape nagrywać, ale doszedłem do wniosku, że jednak tego Mariana wypadałoby w końcu skończyć. O. Dobra, mamy tyle monetek zebranych, tyle. Jeszcze tutaj 3 nam zostały. I kurde chełpie się na tą gwiazdkę za 100 zł monet, ale kurczę, żeby ją zdobyć to muszę zebrać pozostałe monetki, a ja nie mam pojęcia zielonego, gdzie są te pozostałe żółte monety, nie? No ale co do jeszcze tak kwestii Marianowych, to cały czas rozkminiam sobie, kiedy zakupić sobie Nintendo przycisk, czyli dokładnie Nintendo Switch, ponieważ no nie będę ukrywał, ale no fajnie byłoby w końcu mieć Switcha. To jest jakby moje trochę takie marzenie, tym bardziej, że chcę zapoznać się z konsolą Nintendo w 100%, a nie żeby tylko, wiecie, gadać swoje tam pierdety, srety i inne tego typu rzeczy. Bo jednak no uważam, że warto się też z konkurencją trochę zapoznać w mniejszym lub większym stopniu. Jak chcemy sobie to oczywiście nazwać. Dobra, jeszcze raz musimy się tam dostać, ponieważ zdymałem to w bardzo klasyczny jak na mnie sposób. Jestem ciekaw w ogóle, czy pierdyknę tutaj game overa. Szczerze no głupio byłoby stracić aż 60 żyć. Ja nie wiem, co to by musiał być za poziom, który by spowodował, że straciłbym aż 60 żyć. Na pewno jakiś by się taki zdarzył, no ale w tej chwili nie jestem w stanie wam powiedzieć, co to byłby za poziom. No, o to chodziło. Tak się miałem właśnie o to złapać. Aha. Teraz będziemy się tak wymijać. Jest, złapałem się, dobra. To wyszło bardzo dobrze. To wyszło wręcz idealnie. Dobra. Teraz spadniemy. Oh yeah, dobra. Gwiazdeczka nam się tutaj pojawiła, bardzo dobrze. Bardzo jestem zadowolony z tego powodu. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą warto byłoby zrobić i przede wszystkim poszukanie tych żółtych, zwykłych monet. Tylko mi na tym zależy, na niczym innym, tylko na tym. Więc wypadałoby zrobić coś takiego. Dokładnie. Najpierw niewidzialność. I teraz metalowa. I szukamy sobie na dole złotych, kurde, monet. Bo gdzieś tutaj na pewno będą. No oczywiście, że tutaj są. Ale to nadal jest mało. To nadal nam będzie brakować. Mamy 96 raptem. No 96. A potrzebujemy... jeszcze 4. Więc... proszę mnie tutaj dawać jeszcze 4 żółte monety. Bo inaczej nie wytrzymię. Nie wytrzymię zaraz. Aż mnie korci tutaj popłynąć, ale wiem, że chyba sobie tutaj nie dam rady. Chociaż... nie no, jestem w stanie wpłynąć. Co wy tymi co wy mi tutaj gadacie, że nie dam rady? Jestem wręcz pewien na 100%, że gdzieś tutaj na początku pominąłem te żółte monety. To jestem w stanie uwierzyć, że na początku gdzieś pominąłem je. Dobra, szybko, wypłyń, wypłyń, wypłyń! Merio! Mechrio! Gdzie są te żółte monety? Dobra, ich tutaj nie ma, nie widzę przynajmniej, żeby były, bo kurczaki pieczone bym inaczej znalazł. A tak to dupa, bym, że tak powiem, powiedział. W ogóle śmieszna sprawa, bo w maju tego roku, ja zresztą to pewnie już ostatnim razem poruszałem, ale był ten wielki boom na te całe spersonalizowane kopie Mario 64, wiecie, ten cały mem, ta cała creepypasta, która polegała na tym, że ta cała opętana głowa Wario ciebie goniła z jakiegoś bliżej nieznanego powodu w becie Mario 64. I tu raptem ten temat mega ucichł. Tak samo jak ten cały temat Luigi'ego z tą statuetką L is real, czyli wiecie, L jest prawdziwy, Luigi jest przecież prawdziwy, 2401. I trochę mnie to śmieszy, że jakby te takie miejskie legendy były bardzo mocno pompowane i teraz temat ucichł, zamiast jakby korzystać z okazji i dalej pompować co nieco. Chociaż z drugiej strony, tak jak Psy Gambit się wypowiadał w tamtej kwestii, to uważam, że jednak no podpisuje się pod tym obiema rękoma, że jednak na temat Mario 64 już został przeorany na każdy możliwy sposób, więc doszukiwanie się jakby drugiego dna w tej gierce cały czas non-stop to tak naprawdę bicie martwego konia w tym wypadku. Na tym martwym koniem jest właśnie Mario 64. O, tutaj jeszcze były monetki, nawet nie zwróciłem uwagi. 101, bardzo dobrze. Oczywiście, że chcę zapisać. Ja bym nie chciał zapisać, no proszę cię, gierko. No i teraz lecimy do góry. Tutaj będziemy mieli oczywiście gwiazdeczkę, która będzie na nas czekać. Ona jest tam. Zaraz do niej polecimy. I teraz pytanie, jaka mi moneta zostanie? W sensie, znaczy kurwa, moneta. Jaka gwiazdka mi zostanie? Ta, moneta, To teraz ładnie, nie rozróżniamy monet od gwiazdek. To do takiego stopnia już żeśmy doszli. O, tutaj 102, ładnie, 102 jak 102 dalmatyńczyki. Oczywiście na każdym kroku muszę przypominać o tej serii. Tak jakoś już wyszło. No to jeszcze jedna gwiazdka została, tylko pytanie, co to była za gwiazdka, bo ja szczerze powiedziawszy nie pamiętam. Najwyżej wyjdziemy sobie i zaczniemy już inną planszę. Błękitne pierścienie, aha, to jest za błękitne pierścienie, czyli za to. No to zróbmy to już od razu, skoro jesteśmy, no to niech będzie. Tylko musimy się postarać, bez kitu. Serio, za tym. Dobra, skupiamy się teraz. Kurde, 3. Dawaj więcej, dawaj. Fuck. To jest dosyć trudnawa gwiazdka, bo tutaj jeden okrąg ci przeleci i w sumie już masz przesrane. No właśnie. A najgorsze jest to, że ty nawet nie jesteś świadom, że ty przenikasz przez następne te okręgi. Widzicie? To jest kurde naprawdę przesrany challenge. I nawet jeżeli jesteś w stanie go ogarnąć... Dobra, nie wiem co tu chciałem powiedzieć. Kurde, to chyba przez 4 trzeba było przepłynąć, albo przez 5. Kurde, co ja źle robię? To mi wcale nie pomaga, że ten okrąg się w takim miejscu spawni. Dobra, 5. Ale chwila, tu przecież przepłynąłem przez to, to już mam gwiazdkę, więc o co tu chodzi? Ej, no to jak to robiłem, no to pytanie, gdzie teraz mam przepłynąć? Chyba że w tamtej sekwencji muszę coś przepłynąć. Gdzie tu były jeszcze okręgi? Tutaj chyba co jedynie, jak już mamy być tacy precyzyjni, no to chyba tutaj jeszcze okręgi zostały, przez które trzeba przepłynąć. Kurde, ja spamię tym X-em. Tak, przez te trzeba było przepłynąć. Dobra. To już kumam o co chodzi. Oczywiście, że tak. No dobra, no to skoro tu już mamy zaliczone, to teraz wypadałoby wziąć metal Mariana. Ale kurczę, pamiętam jak kiedyś graliśmy u znajomego, jak ja miałem problemy z tą gwiazdką, to nawet wy sobie nie zdajecie z tego sprawy. I to zawsze miałem na tyle takiego pecha, że w momencie kiedy powinienem już tam opaść na dno, to zawsze mi się ta czapka kończyła. Z metal Marianem. Nigdy nie potrafiłem tej gwiazdki zdobyć. Mam nadzieję, że teraz takie figle-migle nie pojawią mi się, bo bym się zezłościł bardzo, nie powiem, że nie. Dobrze. I lecimy w dół. Szybko. Szybko. Dokładnie tak. 103. Dobra, to już mamy zaliczony poziom w 100%. Tu już nawet nie musimy nic wracać. I dzięki temu te piętro, albo po prostu parter zostało już zaliczone w 100% i nie musimy tutaj już żadnego poziomu robić. Tak więc cześć jak czapka, P jak parasol. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało to piętro. Dobra, idziemy do góry. Nie ma co tutaj kurde przesadzać. Pozwólcie, że sobie zapiszę. W razie co, gdyby mi się emulator wysypał w każdym momencie. A wiecie, te quick save'y mimo co się przydadzą w momencie, kiedy emulator się w najgorszym momencie wysypie. Ale nie chcę potem jakby całej tej sekwencji robić. I mamy teraz to. Ogólnie ciekawostka jest odnośnie tego oto portretu. Mianowicie, kiedy skoczycie niziutko, tak, kiedy skoczycie bardzo niziutko, czyli po prostu na ten oto poziom, to woda praktycznie nie będzie w poziomie, w sensie ona będzie na zasadzie takiej płytkiej wody. Natomiast kiedy mocniej wskoczycie w ten portret, to poziom będzie zalany wodą. Taka ciekawostka. Ja wskoczyłem teraz tak niziutko, więc podejrzewam, że wody będzie bardzo mało. Elektryczne strzały, suchy świat. No, wody jest bardzo malutko, to jest prawda. Tutaj jest bardzo fajna gwiazdka do zebrania, ale żeby dostać się do tej gwiazdki, będziemy musieli aktywować armatę, żeby dostać się do podwodnego miasta, ponieważ tak w tym poziomie będziemy mieli podwodne miasto również. Coś, co moim zdaniem jest jak na Nintendo 64 bardzo ładne. Serio, bardzo ładnie to się prezentuje. Tylko weź tam wskocz. Okej, dzięki. Mario. W tym zestawieniu fajnie byłoby też zebrać... Oj, 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 moje monetki, moje. Fajnie byłoby też zebrać gwiazdkę za 100 złotych monet, to już byśmy mieli ją również z głowy. Nie udało mi się. To może nie przy tej próbie, ale przy następnej próbie się uda. Muzyka z drugiego poziomu z Super Mario Bros. Tylko taki bardziej remix, mógłbym tutaj rzec. Kurde, dawaj. Co ty? Mario, co ty się ociągasz? O, ładnie żeś wskoczył. To mi się podobało. To mi się bardzo podobało. Tutaj 10 na 10 dla ciebie, Mario. Jesteś akrobatą znowu, tak jak to zresztą w jednym z odcinków to tak ładnie nazwałem. Elektryczne gówna. Woo! O kurde, ty, ale żeśmy ładnie to rozegrali. Ale żeśmy ładnie to rozegrali z Marianem. To mi się podoba. Akurat nie tą gwiazdkę chciałem zebrać, no ale okej, niech już będzie. Nie będę gardził takimi gwiazdkami. No ale zapisz i lecimy dalej z koksem. Elektryczne strzały, dobra. Znowu mamy ten sam typ poziomu, ponieważ znowu za nisko wskoczyłem. Dobra, więc jak wygląda teraz situation? Situation wygląda tak, więc my zrobimy coś takiego, że sobie zrobimy bach w dół, dokładnie tak. Tutaj nie ma żadnych tych, nie ma. To w ogóle autko jest w stanie nas wybić, jak zresztą widzicie, ta zabawka w sensie. Tylko musimy ustawić się tak, żeby faktycznie wlecieć do góry. Ale nie w tę stronę. Chociaż trochę nas tutaj... uzupełniliśmy sobie dzięki temu energię, tak więc dzięki ci wielkie. Tam na dole byśmy musieli teraz aktywować, żeby sobie tutaj wysuszyć poziom trochę. I myślę, że to byłoby całkiem w porządku, jakbyśmy tak oczywiście zrobili. O! Wysuszymy sobie poziom. Chyba. No może nie do końca wysuszyliśmy sobie, ale przynajmniej w jakiejś tam części wysuszyliśmy sobie. Byśmy musieli coś jeszcze innego zrobić, żeby wysuszyć tak dokładnie. Dobra, tutaj mamy odblokowane... A, dobra, tam mamy jeszcze rąb. Taki w sumie rąb, kryształ. Taki glub. No to jest taki glob trochę, taki kryształowy glob, jak to było z Raymanem 2. Dokładnie tak. Tu sobie zabierzemy złote monetki. Dobrze, udało się wszystkie zebrać. O to chodziło. O, to też bardzo ładnie zrobione zostało. W sensie ten skok. Ładnie wykonany. Dobra. Żarty na bok. Tam do góry chcę wlecieć. Tak dokładnie. Ty, robocik, wybijaj mnie. A nie, co ty odpierdzielasz? Dobra. Trzeba będzie sobie trochę podładować energii zaraz, bo... No cienko to widzę, Teraz pytanie, w jaki sposób ja to zrobię? Tu nigdzie monet nie ma. A chyba, że tutaj będą. Tutaj będę mógł zniszczyć chyba jeszcze te. Tak, tutaj coś będzie, wydaje mi się. Chyba, że tutaj gwiazdka jest. Albo wiecie co? Zrobimy jeszcze inaczej. Weźmy taki kompletny rozbieg zróbmy i uderzmy w ten. Tylko to trzeba się tak ustawić bardziej. O! Patrzcie jakie 300 IQ to było. To mi się podoba, dobra. Samochodziku, wybij mnie! Ale nie w tę stronę. Nie w tę stronę. W najgorszym przypadku zrobimy coś jeszcze inaczej. Tylko po prostu sobie odpalimy wodę. Bo tak myślę, że będzie łatwiej, szybciej i tak dalej, bo... Będzie bezpiecznie przede wszystkim. O, i przy okazji sobie jeszcze monetki zbiorę. Fajnie, fajnie. Podnosimy wodę. I teraz obniżymy wodę. Bo tutaj jeszcze mamy na dole te... mamy na dole. Jak to się mówi? Na dole. Drewniane klocki. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz mi się to podoba. To przejście poziomu mi się już zaczyna podobać. Nawet, że jeszcze nie przeszliśmy, to już mi się zaczyna to podobać, a to jest chyba najważniejsze. Przy dobrych wiatrach będziemy mieli 106 gwiazdkę, więc zostanie nam jeszcze tylko 4, ewentualnie trochę więcej, aczkolwiek myślę, że na tych 110 bym się skupił i ostatnie 10 plus finałowy boss byłby już następnym razem. Tak myślę, że to byłaby rozsądniejsza opcja. Aczkolwiek mogę się mylić w tej kwestii i wy możecie również mnie za to wyjaśnić, uważając, że hej Michał, ale w dupie byłeś, gówno widziałeś, jak to mawiają. Dobra, więc lecimy do góry. O! Oj. Dokładnie o to chodziło. 84. Niedużo nam brakuje, już niedużo nam brakuje. Więc dlatego teraz full focus na monetki. Full focus na monetki. Od teraz. Dobra, jest. Dobra. Nice. Złapanet. Teraz uwaga na fioletowego bambaryłę. Dobra, którędy się kamerę odwracało? Tutaj nie widzę. Tu są właśnie jeszcze. Dobrze, dobrze, że tędy poszedłem. A tędy co się stanie, jak ja zjadę? Oj, dobra. Poziom wody wzrósł. Może niekoniecznie to chciałem zrobić, ale... Ale wydaje mi się, że no. Może być w sumie. Może być w sumie. Nie przeszkadza mi to, że ta woda się teraz tu pojawiła. Teraz uwaga na te elektryczne główienka. Fuck. Dobrze. To trzeba uważać, to trzeba zrobić rasa porządnie, bo w tym momencie to troszeczkę taka trochę kompromitacja wchodzi. Okej. Kurde! Mario, proszę cię, nie denerwuj mnie. Dobra, Mario, proszę odwróć kamerę jak możesz, chociaż nie, dobra, na razie nie możesz. Okej, dobra, powolutku. Nie, najgorzej. Nie, ja nie będę robił żadnych load state'ów, nie. Legit to przechodzimy. Legit to będzie przechodzone. Mamy pół godziny dopiero. Chociaż przyznam, że denerwuje mnie fakt, że kamera tutaj ze mną walczy. Bo powinna się nie przeciwstawiać, a się przeciwstawia, więc to tylko pokazuje jej poziom, który jest wyjątkowo niski. Dobra. Teraz... pytanie, co tutaj będzie? Dokładnie w tym miejscu. Monetki! O Jezu! Jest! Mamy! Dobrze! 105! Tu będzie 106. Dokładnie tak. Chcę jak najbardziej zapisać. Dobrze, pięknie. Dobra. Teraz tego nie będziemy mogli zaatakować, szkoda. Więc musimy teraz poziom wody zmniejszyć. Tylko pytanie, gdzie zmniejszymy ten poziom wody? Tutaj chyba co jedynie. Teraz tutaj. Właśnie pytanie, co ten przycisk zrobi? Spróbujmy tutaj doskoczyć. A dobra, bo on tutaj... Dobra, ja tutaj trochę nie ogarnąłem. Nie strzeliłem bazy trochę za bardzo. Teraz nawet jak zginę, to już tam pal 6, bo mogę przecież zrobić to w... no nie w ten sposób. Będę mógł się teraz wtedy dzięki temu cofnąć. No ale teraz samochodziku albo zabawką ustaw się w taki sposób. Tylko żebym ja mógł tutaj wejść i tam do góry doskoczyć, bo chcę sobie tam gwiazdkę odblokować. Dokładnie. O, ładnie wleciałem do góry. No teraz to nie było do końca ładne, ale zawsze coś. No w sumie ten samochodzik możemy zignorować. Ajdź. Nie planowałem tego, ale dobra, przynajmniej jedną gwiazdkę mamy zebraną. Jeszcze tylko 5. Spróbujmy te 5 zebrać, to już będzie wtedy coś. Bo jest jeden patent, jak zdobyć jedną gwiazdkę, ale on wymaga tego, że musimy... Kurczę, no właśnie, co musimy zrobić? Co my musimy zrobić? What? Mario, co ty odwaliłeś? No, tutaj. Tutaj wiem, że mamy ogarnięte już. I tam u góry trzeba będzie to odpalić, tylko kurczę właśnie... Ojej. Łatwo zrobić, ale... Znaczy, łatwo mówić, trudno zrobić. Tak to w sumie się powinno mówić na to. Dawaj Mario, wskocz tam. Nie denerwuj mnie. No, wskocz. Teraz trzeba się ustawić tak, żeby on faktycznie nas wybił, ten samochodzik. Ale no, żeby nas wybił. O Jezu, zdobywanie tutaj gwiazdek to naprawdę będzie męczarnia. Dawaj. To było profesjonalnie zrobione teraz z tym pająkiem. Pomidor, nie znasz się, to pewnie jakaś glizda była. Nie, to był pająk, serio. To nawet Wikipedia Mariana o tym mówi, że to był pająk. Nic to, pozostaje nam pójście trudniejszą ścieżką, a raczej tą, powiedzmy, trudniejszą. Czyli po prostu zalanie znowu całego poziomu. Bo chciałem to w inny sposób trochę zrobić i potem sobie odpompowanie znowu tej wody. No ale no niestety, jak nie można inaczej, no to trzeba zrobić tak jak można. A że trzeba inaczej zrobić, no to robimy tak jak trzeba. Już godzina 14 jest, ja pierdziule. Sprężajmy się, póki żebym miał jeszcze czas porobić inne rzeczy. Jakkolwiek to oczywiście brzmi. Dobra. Kurczę, nie tak. Bo to trzeba się dostać na drugą stronę i zrobić tak, żeby platforma opadła w dół. Tylko my musimy to zrobić właśnie w taki... Kurczę, nie pamiętam jak ten... Boże, jak on się nazywał. Ten Dante 19977 robił, bo wiem, że u niego sobie oglądałem Let's Play z Mario 64, to wiem, że on tak jakoś właśnie jakimś trikiem... Znaczy, no dobra, może nie trikiem, ale... Jakoś tak on zrobił, że tabelka, która pozwoli wam się dostać do tej gwiazdki, opadła w dół i chcę właśnie w podobny sposób to zrobić. Sorki, jeżeli ja tak nic nie mówię, ale mówię, też się skupiam. Dla mnie to jest trochę teraz poziom, w którym warto troszeczkę się skupić. Nie, żebym tutaj się chciał czepiać. O, coś takiego. Dobrze ogarnięte to zostało. Ale właśnie to ma opaść, kurde. Te dwie platformy miały opaść. I tym bardziej, że one są teraz czasowe. No kurde, no to musimy tym samochodzikiem się dostać do góry. Mimo, że nie chcę, to musimy. Dobra, chodź tu, frajerze. Ale to zrób to chociaż rasa porządnie, a nie, że się kuźwa ze mną bawisz w kotka i myszkę. Serio. Mnie coś takiego od razu leczy. O, jeszcze, że jakbym tam doskoczył, to byłoby już bueno. To byłoby już po prostu kinder bueno. No to już lepiej, żebym zginął, serio. To już lepiej, żebym zginął i zaczął w trochę innym stylu. Teraz trochę wyżej wskoczyłem, więc pewnie poziom w jakimś stopniu będzie zalany. O, już się zaczął. Już zaczął być zalewany ten poziom. Przez głupotę twórców. No dobra, zróbmy tak, że najpierw spróbujemy. A może inną gwiazdkę zrobimy? O, może się nam uda jeszcze inną zrobić gwiazdkę. Tylko kurczę pytanie, gdzie była ta armata cała? Dobra, jesteśmy teraz u góry. Nice. Właśnie tutaj wlećmy. Tam u góry chyba coś było, tak mi się wydaje. Tylko kamera coś kurde... Kurde, teraz pytanie, którym ja mogłem kamerą tutaj ten... kombinować. Czekajcie, stanę sobie. O, tak sobie mogę. Na klawiaturze mogę odwracać. Tam jest armata. Tam do tej armaty trzeba będzie się dostać. Dobra. Nawet jeżeli stracę energię, mogę stracić jej jeszcze więcej, byleby tam dolecieć. No. Dawaj, kurde. Musimy zalać ten poziom, musimy jeszcze bardziej zalać ten poziom. Zalejmy ten poziom i się wtedy uda. Przynajmniej tak mi się wydaje, że się może udać. Ale nie tak, żeby za bardzo go nie zalać czasem. Gdzie jest ten rąb? Tutaj chyba był, co nie? Jo. Dobra, zalejmy sobie jeszcze bardziej ten poziom. Nie powinien chyba być aż tak zalany. Powinna być chyba ta droga do... Tak, jest. Na szczęście armata jest cała i zdrowa. Tyle dobrze. Teraz wleć tam do tego naszego przyjaznego Bob-omba. Kurde, widzicie? Złapałby się. Mario by się złapał. No dawaj, wlatuj do niego. Ho. No i bardzo dobrze, otwieraj mi armatę, polecimy sobie do tego, do tajnego miasta. Dzięki. Teraz wlatujemy tam na pełnej. I będziemy musieli się teraz w górę wystrzelić. Tak więc obserwujmy sobie. Coś takiego. O! Może jeszcze trochę wyżej? Dokładnie, dokładnie tak. Lecimy tutaj, lecimy. O ile przeżyję. Proszę, przeżyj Mario, przeżyj. Płyń szybciej. Płyń szybciej. Jest, przeżyłem. Jest. Dobrze, udało się. Teraz będziemy musieli sobie wysuszyć to miasto. Albo i tak zrobić. Nie rozumiem, po co miałbym spadać aż tak w dół. Troszeczkę chyba tutaj nie to chciałem zrobić. Chyba, że to chciałem zrobić. Może to chciałem zrobić, kurde, już nie pamiętam, powiem wam szczerze. Musimy poszukać tego, co będzie chciało nam tutaj wysuszyć jakby ten poziom, tego rąbika, tego rąba. Albo ewentualnie zróbmy sobie 8 czerwonych monet. Tak też może być. W sumie jak jesteśmy pod wodą, to trochę łatwiej się szuka tego wszystkiego. Tu jest to coś, co może nam wysuszyć poziom. Widzicie, a ja tego szukam, kurde, wszędzie. Ale co tutaj będziemy mieć? O! Kolejna złota moneta. Znaczy, czerwona moneta. Już daltonistą jestem, kurde. Dokładnie tak. Teraz jeszcze kolejną zbierzemy. O, życie! Dawaj mnie. Dzięki. Wiecie co? Myślę, że sobie zrobimy jeszcze właśnie jedną gwiazdkę i na tym skończymy, więc chyba nawet i z tych 110 gwiazdek nie uda nam się zdobyć. Szkoda trochę. Ale no trudno się mówi, no najwidoczniej tak musiało być. Bo przyznam szczerze, że też trochę czasu nie mam. Co innego byłoby, gdybym miał faktycznie ten czas, ale tutaj trochę mnie czas dzisiaj ogranicza. Tutaj nie rozumiem za bardzo sensu tej czapki. A przynajmniej nie pamiętam sensu tej czapki. Chyba, że tam. Ale kurde. Żyćko kolejne. 66. A, to te niebieskie monety. Teraz widzicie, w momencie kiedy byście nie wiedzieli, gdzie zdobyć złote monety, w sensie tam gwiazdkę za 100 złotych monet, to już będziecie wiedzieli, że będziecie mogli tutaj przyjść. O, i przy okazji doskoczyłem, fajnie. Jeszcze trzy kurczaki pieczone. Trzy. Masakra. Myślałem, że chociaż mi się uda te 110 zebrać, a tu kurde dupa, jasna. No mogłem się w sumie tego spodziewać. Czyli już wiem, jaki jest werdykt. Werdykt jest taki, że mnie mogą łapać szczupaki. Okej. Gdzie to jest? Gdzie jest ten cały dzyndzel, który podniesie wodę? Właśnie, spróbujmy tak się dostać. Dawaj, no kurde Mario! Tam można się dostać, bo ja widzę, że tam Mario normalnie by doskoczył. Dokładnie, tam da się dostać, jak widzicie zresztą. Dobra, teraz spróbujmy tu doskoczyć. Oj, no to już sobie doskoczyłem, kurde. Ale gdzie może być wtedy ostatni ten? Ostatni boks do zniszczenia. No to nawet szybko mi poszło teraz z powrotem dostanie się tutaj. Dobra, teraz spójrzmy na to. Może jest z innej perspektywy. Gdzie jest ostatnio ten? Gdzie jest ostatni boksik do zniszczenia? Tam jest. Ale żeby tam się dostać, też trzeba będzie, kurde, pokombinować. Jakby te drzwi jeszcze działały, to byłoby łatwiej, bo bym mógł, wiecie co zrobić, drzwiami się dostać do góry. Tak! Za pomocą drzewa tam będę mógł się dostać. Popróbujmy. Dokładnie. Widzicie? Tam się gwiazdeczka pojawiła. Dobrze, 106 gwiazdeczek. 106 gwiazdeczek i godzinę tego odcinka. Trochę dzisiaj było trudno, muszę przyznać. To emocje, i jeszcze raz emocje. Tutaj sięgają zenitu normalnie. Mamy teraz tak, 3 gwiazdki tutaj zebrane. Tutaj mamy jakby zebrane też 3, czyli razem 6 gwiazdek dzisiaj zebraliśmy. Ale zobaczmy, czy czasem... Właśnie kurde się ciągle... korci mnie, żeby spróbować jeszcze jedną zdobyć tam. Dobra, spróbujmy. Dajmy sobie tak plus minus 15 minut. Albo 10. Jeżeli w przeciągu 10 minut nie uda mi się jakby zdobyć więcej tych gwiazdek, no to oznacza to, że jakby no dzisiaj nie jest mój dzień, że tak powiem, na tego Mariana 64 nieszczęsnego. I trzeba będzie po prostu sobie innym razem tutaj wrócić. Chociaż żeby te 107 było, bo to te 107 to już jako tako będzie w miarę wyglądać. 106 też już wygląda w miarę, ale wiadomo o co chodzi. Przeskoczyłem to. Fuck. Nawet nie próbuj wczytywać żadnego F7 ani nic, po prostu rób to metodą prób i błędów. Tak jak się kiedyś grało na konsoli, Michał. Tak jak się kiedyś grało na konsoli, dokładnie tak. Dobra, teraz tak, woda się podniosła, więc teoretycznie możemy już płynąć sobie tam. I tak też zrobimy, bo będziemy tam sobie płynąć. Ogarnij się! Kurde, wleć tam, Mario, proszę cię, nie rób mi takich, nie rób mi takiego świństwa, dobra? No, kurde, no. Pytanie w ogóle, czy armata jest odpalona, czy muszę latać tam znowu. Sam odpalić. Powiedzcie, że jest odpalona. Proszę. Jest, dobra. To po co ja chciałem czas tracić w takim razie? Dobra. Lecimy, w górę. Kurde, myślałem, że o kraty uderzę, ale to byłoby savage, nie? Jakby tak się stało. Ale to byłoby, kurde, słabe. Dobra, jesteśmy u góry i lecimy po czapkę znikającą. Gdzie była ta czapka znikająca teraz? No kurde! Nie załamuj mnie już, gro! Dobra, tu jest, szybko. Go! Kieruj się w tamtą stronę. Albo jeszcze lepiej. Mam jeszcze lepszy pomysł. Wiesz jaki, Michał? Weź, spompuj wodę z dołu. To będzie dobry pomysł. Potem się tam jakoś dostaniesz. Tutaj było, no. Dokładnie. Próbujemy. No, najwyżej, jeżeli się nie uda. Jeżeli się nie uda do, nie wiem, 14:35. Taką godzinę tutaj będę miał. To wtedy... Albo 14, nie wiem. No, dajmy tą 35. Jeżeli do 35 się nie uda, no to... Kończymy sesyjkę. I ja strzelam beksa oficjalnie. W kącie. Będę beksował sobie. Będę, w sensie beksa, czyli wiecie, będę płakał. Innymi słowy. Dobra. Teraz będziemy musieli spory dystans pokonać. Jesteśmy gotowi, jesteśmy. Dokładnie, o to chodziło. Tylko pytanie teraz, jak się tam do góry dostać? Dobra, chyba już wiem jak. Dokładnie, tak trzeba było się dostać. Dobra. 107. To jest dobry wynik, to mi się podoba już. 4 razem 7 gwiazdek żeśmy zabrali dzisiaj. Więc kolejne 7 byłoby to 14 i... No, powiedzmy jeszcze 1 lub 2 sesje nam zostały. Suchy świat, ja pierdzielę, co za gówno. Ja naprawdę już się obawiam tego świata dalej, nie? Ja już się obawiam tego świata. W pewnym stopniu. To dopiero będzie droga przez mękę i ból i tak dalej, i tak dalej. Tutaj był jeszcze jeden taki fajny poziom. Fajny w cudzysłowie oczywiście. Tylko pytanie, z której on strony był. Spróbujmy się do któregoś z tych poziomów tutaj dostać. To wam powiem, czy chodziło mi o ten poziom, czy o który poziom. Teoretycznie byśmy mogli już pójść na ostatniego bossa. Praktycznie to chcę dotrzymać słowa i chcę zrobić grę na 120%. Teraz dobra. Tutaj na chwilę zrobię ten i zobaczę, czy to było tutaj. Tęczowy rajd. O Jezu, to tylko nie ten poziom. O nie, 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 ja stąd wychodzę. Jeden z tych poziomów wiem, że dało się od razu zrobić. W sensie, że nie trzeba było bawić się w jakieś challenge. Aczkolwiek chcę zobaczyć, który to dokładnie poziom. Chcę zobaczyć, który to dokładnie poziom i tyle. I nic więcej. Ja już tutaj nic nie będę robił. Ja już tutaj zamykam mordę i kończę sesję, nie? Dobra, zobaczmy ten poziom. Tak, to było to. Ale tu pamiętam, że było przesrane z tymi gwiazdkami. No, między innymi dlatego. Dobra, moi drodzy. Ja tutaj już nie będę wam przedłużał. Chciałem zebrać 110, wyszło, że zebrałem 107. Trudno się mówi. Najwyżej karne 10 gwiazdek zbiorę następnym razem i wtedy ostatnia sesja to będą 3 i boss, ale ewentualnie następna to będzie 3 i boss. W sensie wiecie, następne 13 gwiazdek i boss. Tak więc dzięki za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało i że się cieszycie z powrotu Mariana 64. Chcę jeszcze w tym roku zamknąć tę serię, ale czy mi się uda, zobaczymy, nic nie obiecuję. To by było na tyle, dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i do następnego razu, elo.